Dobre zarządzanie to nic innego jak dobra organizacja. Prowadząc firmę, będąc freelancerem czy pracując na etacie, jedną z głównych, jak nie najważniejszą kwestią jest zarabianie. Zdarza się jednak, że chociaż nasza praca przynosi dochody, to po odliczeniu kosztów jesteśmy na minusie albo są one dla nas bardzo niezadowalające. Dlatego w tym odcinku przedstawię 7 łatwych do zastosowania sposobów na poprawienie efektywności swojej pracy. I to niezależnie, czy jesteś freelancerem, prowadzisz małą firmę, czy może jesteś zatrudniony na etacie w trybie home office. Po pierwsze, nieważne jaki zawód wykonujesz i na jakich zasadach, ale żeby efektywnie pracować, przygotuj sobie stanowisko pracy. Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy wiele osób pracuje zdalnie. Przestrzeń do pracy ma ogromny wpływ na naszą efektywność. Powinna być wyraźnie oddzielona od przestrzeni sypialnej, ale nie musi być zorganizowana przy biurku. Równie dobrze można pracować przy stole w kuchni lub w salonie z widokiem na drzewa. Ważne jest, żeby mieć wszystko, co do pracy potrzebujemy, od urządzeń biurowych po zwykłe nawet spinacze czy zszywacze do papieru. Przygotowałeś tak, jak lubisz, swoją przestrzeń do pracy, a mimo wszystko twoja efektywność wciąż nie jest zadowalająca? Jeśli pracujesz przez 8-10 godzin bez przerwy, winne temu może być zmęczenie, które fatalnie wpływa na koncentrację. Dlatego stosuj technikę Pomodoro. Według tej metody należy pracować w skupieniu nad jednym zadaniem przez 25 minut, a następnie przeznaczyć 5 minut na odpoczynek. I tak 4 razy, aż do dłuższej przerwy trwającej 15-30 minut. Jeśli zaś w trakcie pracy nad jednym zadaniem przypomnisz sobie o innym, koniecznie zapisz je na kartce i wróć do niego w kolejnej rundzie Pomodoro. Warto też zadbać o to, żeby korzystać z urządzeń, które nas nie rozpraszają i nie wymagają specjalnej obsługi, jak choćby uzupełnienie tonera w drukarce. Sposoby, o których powiedziałem, mają przede wszystkim poprawić komfort naszej pracy. Jednak jeśli pracujemy w nawet najbardziej sprzyjających warunkach, a nie jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie przynosi nasza firma czy zlecenie, które aktualnie wykonujemy, to trzeba się zastanowić, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Jednym z narzędzi, które może odpowiedzieć na to pytanie, jest przeprowadzenie analizy TOWS. Podstawą analizy jest wskazanie zagrożeń wynikających z otoczenia rynkowego, czyli z angielskiego threats. Szans w otoczeniu, po angielsku opportunities, słabych stron naszej działalności, czyli weaknesses, i mocnych stron strengths. Przeprowadzając analizę, możemy dojść na przykład do wniosku, że naszą słabą stroną jest brak odpowiedniego oprogramowania, dzięki któremu moglibyśmy zwiększyć efektywność pracy naszej firmy. Niestety, często profesjonalne oprogramowanie potrafi być bardzo drogie i prowadząc niewielką firmę lub jednoosobową działalność, taki wydatek mógłby znacząco obciążyć nasz budżet. Dlatego warto rozeznać się w temacie darmowych pakietów biurowych czy zamiennikach rozwiązań komercyjnych. Mogą być one świetną alternatywą dla startujących firm. W internecie można znaleźć dużą różnorodność legalnych oraz w pełni bezpłatnych narzędzi stworzonych z myślą o zastosowaniach dla prowadzenia firmy. Wśród darmowych produktów dostępne są m.in. programy do edytowania tekstów, prezentacji, ale też do fakturowania, archiwizacji plików, obróbki graficznej, zarządzania projektami itd. Wracając do finansów, korzystanie z bezpłatnego oprogramowania może przynieść nam w skali roku nawet 1000 zł oszczędności. Tyle właśnie musielibyśmy zapłacić za płatne licencje. Polem do zastosowania optymalizacji są na przykład koszty mediów. To bardzo istotna sprawa i dotyczy nie tylko tych, którzy prowadzą firmy, ale także osób, których praca przeniosła się do domu. Przede wszystkim weź pod lupę poszczególnych dostawców – internetu, telefonów, energii elektrycznej. Czasem z lenistwa albo ze względu na to, że mamy mnóstwo innych spraw na głowie, po zakończeniu umowy z danym dostawcą nie sprawdzamy, jakie są oferty na rynku i przepłacamy u obecnego usługodawcy. Zadbaj też o rozwiązania energooszczędne względem sprzętu i oświetlenia, np. żarówki LED, czujniki obecności. Poza tym wyłączaj urządzenia biurowe albo przynajmniej zminimalizuj liczbę wyposażenia pozostającego w trybie czuwania. Niektóre dyżurujące w tzw. trybie stand-by maszyny potrafią bez opamiętania wysysać energię. Tutaj receptą może być listwa zasilająca z wyłącznikiem dopływu prądu lub zastosowanie automatycznych wyłączników czasowych.
Na wyborze odpowiednich dostawców, a także zastosowaniu kilku trików na energooszczędności możemy zaoszczędzić około 100 zł miesięcznie, czyli w prostym rachunku 1200 rocznie. Przeprowadzając analizę TOPS, możemy również dojść do wniosku, że naszą słabą stroną jest sprzęt, na którym pracujemy. Zarówno komputer, który zawiesza się lub co chwilę zacina, wydłużając każde zadanie o kilkadziesiąt procent, jak i drukarka, która drukuje wolno i drogo. Wymiana na nowszy sprzęt nie tylko wygeneruje zysk poprzez zwiększenie liczby wykonywanych w tym samym czasie zadań, ale również wygeneruje oszczędności. Model HP, na którym pracuję, zapewnia możliwość druku do 5000 stron z toneru po pierwszym otwarciu zestawu, a każdy kolejny toner do 2500 stron i kupuję go za około 59 zł. Uzupełnienie tanka jest naprawdę proste. Wstrząsamy strzykawkę z tonerem, zdejmujemy zawleczkę, strzykawkę umieszczamy w otworze. Przekręcamy o 180 stopni, aplikujemy toner, odkręcamy z powrotem i wyjmujemy. Szybko, łatwo, bezproblemowo. W takim wariancie koszt drukowania jest rekordowo niski i wynosi 2-3 grosze. Korzystając nawet z najbardziej oszczędnej drukarki, trzeba mieć na uwadze, że duża część dokumentów, jakie drukujemy, jest drukowana kompletnie niepotrzebnie, a to zbędny wydatek. Według badań aż 52% polskich firm nie monitoruje kosztów wydruku, choć rocznie zadrukowują one 68 miliardów kartek, z czego marnuje się 8,2% wydruków. Zapewne podobne procenty dotyczą osób pracujących na home office. W celu kontroli wydruków warto korzystać z dedykowanych aplikacji, jak na przykład HP Smart. Poza drukami rozejrzyj się po biurze lub po swoim home office i sprawdź, czy wszystkie materiały, na które wydajesz pieniądze, są potrzebne. Choćby zwykłe karteczki samoprzylepne. Czy nie lepiej je zmienić na notatki w laptopie czy w telefonie? Na odpowiedzialnym drukowaniu i ograniczeniu zbędnych wydatków w małej firmie możemy zaoszczędzić od 50 do 100 zł miesięcznie, czyli 600-1200 zł rocznie. Jak wiadomo, czas to pieniądz, dlatego poza typowo rozumianymi oszczędnościami, ważną kwestią jest także niemarnowanie czasu. W tym celu warto korzystać z dostępnych narzędzi, które usprawniają czynności biurowe, jak na przykład mobilne drukowanie. Zamiast czekać na przyjście do biurka, do laptopa, możesz zlecić druk podczas spotkania, korzystając ze smartfona czy tabletu. I na koniec coś, co pozwoli zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Firmowe kalendarze najczęściej zrobione są tak, że można ustawiać na nich albo półgodzinne, albo godzinne spotkania, a często nie ma konieczności, by trwały aż tak długo lub żeby zaczynały się o równych porach. Część firm jednak sobie z tym poradziła i wprowadziły 20- i 40-minutowe spotkania zamiast 30- i 60-minutowych. Poza tym, jeśli to spotkanie offline, warto je poprowadzić na stojąco. Udowodniono, że na stojąco szybciej podejmuje się decyzje. Warto optymalizować swoje wydatki i dbać o wysoką efektywność, bo może się okazać, że zaoszczędzone w ten sposób środki mogą stanowić 1/12 naszego rocznego zysku. A to jest kwota, za którą można zrobić sobie wspaniałe 14-dniowe wakacje, zamiast w tym czasie pracować. Stosując te wskazówki, możemy zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie.